Niejedna z pań pewnie właśnie stwierdziła, że zimą tu i ówdzie doszło pół kilograma i warto się go pozbyć. A panowie, że najwyższy czas wyrzeźbić mięśnie i zadbać o kondycję. Tym bardziej, że już myślimy o wakacyjnym wypoczynku. Nic dziwnego, że wystarczyły pierwsze promienie wiosennego słońca, a kluby fitness przeżywają oblężenie. 8 marca swoje drzwi otworzyła jedna z kęckich siłowni. Tego dnia można było wziąć udział w seminarium prowadzonym przez Joannę Gruszecką oraz Roberta Piotrkowicza. Zaproszeni goście opowiadali o najważniejszych i podstawowych elementach doboru diety oraz ćwiczeń, aby uzyskać pożądany efekt – zdrową sylwetkę. Dzień otwarty. Są zaproszone gwiazdy jak Robert Piotrkowicz, Joanna Gruszecka. Robert Piotrkowicz, myślę, że nie trzeba przedstawiać, trzykrotny mistrz świata. Uczestnik prestiżowych zawodów Mister Olimpia i Anna Gruszecka, trener personalny, trener osobisty. Seminarium z dietetyki, z kulturystyki, ćwiczenia, jak się odżywiać, jak ćwiczyć. Ten fajny wygląd, o to panią właśnie chodzi. One często zapominają o tym i katują się zbyt dużą liczbą areobów, przy tym czasami żyją na przysłowiowym liściu sałaty. I to nie tędy droga, jest zupełnie. Właśnie tutaj obalamy takie mity z Robertem Piotrkowiczem i spożywamy na śniadanie, no, w każdym posiłku spożywamy białko przede wszystkim, a węglowodany spożywamy w zależności od pór treningowych, od potrzeb. Spożywamy wtedy albo produkty o wysokim indeksie glikemicznym, albo produkty węglowodanowe o niskim indeksie glikemicznym i nie ma jakby jednego klucza wobec wszystkich osób, kiedy jakie produkty spożywać. To faktycznie zależy od celów, od sylwetki, od predyspozycji i od wyników, jakie w danej chwili się osiąga. Dodatkową atrakcją były zawody, w których udział wzięli klubowicze siłowni. Ostatnim elementem dni otwartych był pokazowy trening trzykrotnego mistrza świata Roberta Piotrkowicza, który wskazał najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania ćwiczeń oraz pokazał, jak można urozmaicić swój trening. Myślę, że ponieważ coraz więcej osób ćwiczy, coraz więcej osób dba o siebie, o swój wygląd i to młodym jakby, wielu osobom młodym imponuje taki wygląd, więc na pewno coraz więcej osób będzie przychodziło na tą siłownię i ten i sport, i sposób na życie jakby, na zdrowie będzie się jakby sam rozwijał, więc osoby takie jak ja, nie wiem, zawodnicy mogą jakby być takimi żywymi reklamami, do jakiego poziomu można doprowadzić swoją sylwetkę, swój wygląd, jak można go kształtować. Celem dni otwartych było zachęcenie społeczeństwa do uprawiania sportu i dbania o swoje zdrowie oraz sylwetkę. Dwunastego marca odbył się Dzień Kobiet dla pań z terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych w Kętach. Impreza mogła się odbyć dzięki inicjatywie Ewy Szymlak, która uczestniczy w projekcie Kobiety, Liderki, Obywatelki. W ramach tego programu, który finansowany jest ze środków unijnych ze Szwajcarii, uczestniczki zobowiązane są zorganizować imprezę lokalną, którą w Kętach był właśnie Dzień Kobiet. Współorganizatorem wydarzenia był Kęcki Dom Kultury. Nasze koło liczy w tej chwili około 125 osób, zrzeszamy w tym kole. Robimy w ogóle spotkania dla tych ludzi, są w ciągu roku są spotkania, na przykład tak jak w grudniu robimy opłatek dla tych ludzi, spotkań opłatek. Tak jak w tym roku się akurat wyszło, że jest Dzień Kobiet z fundacją, którą tego właśnie ta fundacja, która nam tutaj zwróciła się i z tego daliśmy ludzi. Podczas środowego spotkania przed zgromadzonymi na sali gośćmi zaprezentowali się lokalni artyści, w tym także członkowie Kęckiego Związku. Kolejnym punktem programu były krótkie prezentacje przedmiotów mających na celu poprawę jakości życia osób niewidomych i słabowidzących, takich jak audiobooki, okulary ostrzegające o przeszkodach, ciśnieniomierze i glukometry wyposażone w funkcje głosowe oraz wiele innych. Patronat nad imprezą objął burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk, który otrzymał od pań specjalną petycję, w której zawarte były prośby Kęckiego Związku. Petycja dotyczy szeroko pojmowanych problemów i pomocy w ich rozwiązywaniu osób niewidzących i słabowidzących. Jak najbardziej zasadna, idąca w kierunku integracji i tak naprawdę zaopiekowania się ludźmi, którzy są bardzo dzielni, doskonale sobie radzą,
ale pomoc na pewno się przyda. Petycja będzie potraktowana wyjątkowo poważnie. 7 punktów, większość z nich na pewno jest w granicach możliwości samorządu. Wydarzenie to miało na celu integrację osób z Kęckiego Związku Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz przekazanie przydatnych dla nich informacji związanych z poprawą jakości życia. XIV marca fani muzyki francuskiej mogli usłyszeć piosenki z repertuaru Juliette Gréco w wykonaniu znanej krakowskiej artystki Jagi Kowalik. Podczas koncertu, który odbył się w Kęckim Domu Kultury, na scenie towarzyszył jej Walentin Dubrowski, multiinstrumentalista, który gra na fortepianie, akordeonie, melodyce, gitarze i basie. Walentin ukończył Wydział Muzykologii Państwowego Konserwatorium imienia Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Od 1993 roku mieszka w Krakowie, pracuje z wieloma artystami i zespołami artystycznymi. Jadwiga Kowalik jest kompozytorką i wokalistką, absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie i paryskiej Konserwatorii Mobile. Obecnie związana jest ze sceną krakowskiego Teatru Piosenki Francuskiej. Współpracuje także z paryskim teatrem Essien. Zaśpiewam najpiękniejsze i największe przeboje z repertuaru Juliette Gréco. Śpiewała piosenki różnych kompozytorów, ale to, co najbardziej mnie interesuje, to Teatr Piosenki Francuskiej. Ona właśnie poprzez swoją interpretację, swoje koncerty tworzy taki prawdziwy teatr piosenki. Ja się piosenką francuską interesowałam od dawna, ponieważ zawsze uważałam, że jakoś tak czułam, że Paryż to jest jak gdyby drugim moim miastem obok Krakowa. Tam się znalazłam dość wcześnie. Tam też kończyłam takie konserwatorium piosenki. No i jakoś tak ten język niesamowicie mi odpowiada i podoba mi się, zwłaszcza w piosence. Dla niektórych ciężki bardzo, no, ale mnie to jest jakieś takie organiczne, powiedziałabym. Lepiej śpiewa mi się po francusku niż po polsku. Śpiewam w różnych salach, śpiewałam i w dużych, bardzo dużych i bardzo małych. I się jakoś tak dostosowuje do tego klimatu. A to jest mój drugi koncert, a teraz w tej chwili przygotowuję koncert, repertuar Edith Piaf. Będę miała we wrześniu właśnie w Krakowie w teatrze premierę tego koncertu.